Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest dzisiaj ze mną Neon. Witam Dzień bardzo dobry, serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Superancko, superancko. Słuchajcie, mam dla was bardzo, ale to bardzo ważną informację. Tak jak wczoraj na kanale Plusie, na moim Szczypson Plusie, pojawił się filmik dotyczący właśnie tego, że w piątek o godzinie 16 startujemy z tamtym kanałem, to tak, ja to chcę potwierdzić tutaj, słuchajcie, koniecznie musicie wbić na Szczypson Plusa, czyli na mój drugi kanał, na którym będą się pojawiać filmy również z Neonem, słuchajcie, tam planujemy taką serię z Minecraftcika zarąbistą, więc musicie koniecznie tam być i koniecznie też wbijacie do Neona na kanał. Linki w opisie do naszych kanałów, tam macie do mnie jednego linka Szczypson Plus i do Neona macie dwa linki, do jego Neon Gamesa i do Neon Plusa, bo też zakłada Plusa i będziemy lecieć z filmami dziennie na obydwu kanałach, to będzie coś pięknego, piękna współpraca się tutaj szykuje. Ja bym tutaj podał sobie rękę na dobrą współpracę, uwaga, czekaj, 3, 4, pum. O, troszkę nierówno, ale trudno. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, 3000 łapek w górę i co za 3000? Ej, 3000 stary. Łapek w górę i następny odcinek. Podaj mi rękę. Co za wariat. Dobra, słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek jest mega fajny, ponieważ dzisiaj postaramy się włamać do zamku włamywaczy. Ale masło maślane trochę, nie? Włamać do zamku, włamywaczy. No, ja to samo powiedziałem na filmie i się też no nie? I tak dziwnie to zabrzmiało. Jak to przed odcinkiem mówiłem, to jakoś to nie brzmiało tak dziwnie. Dobra, no. Nieważne. W każdym razie, plan jest taki, żeby... Ale wiedźma, no. Plan jest taki, żeby po prostu zrobić podkop pod tamten zamek i wydaje mi się, że najłatwiej będzie zrobić podkop w taki sposób, kiedy jeden z nas będzie na zewnątrz, a drugi będzie pod spodem, żeby ten, co jest na zewnątrz, mógł po niku sprawdzić, kiedy będziemy już pod zamkiem. Wiesz o co chodzi, bo tak to nie będziemy za bardzo to wiedzieć. Chyba, że... Czekaj, nie, możemy to w sumie sprawdzić. Możemy to w sumie sprawdzić, na jaką odległość to zrobić, bo nie chcę tam wchodzić teraz, bo wiecie, jeszcze mnie ktoś może nakryć. Ale możemy zobaczyć, że mniej więcej zajść sobie tutaj od boku tego zamku i zobaczyć, jakie tu są kordy mniej więcej. Wiem, że wy nie będziecie widzieć kordów, ponieważ mam kamerkę w tym miejscu, ale czekajcie. Tu są kordy... czekajcie, to jest jakie to są kordy? A, to jest Y, dobra. Czyli minus 957 będziemy wtedy pod zamkiem. Dobra, i musimy po prostu na takich kordach być, jak będziemy się tam wkopywać. Wiesz co, ja proponuję, żebyśmy podkop zaczęli... właśnie, gdzie go można zacząć? Ja bym go zaczął gdzieś u nas w zamku, tak żebyśmy mieli takie bezpośrednie przejście z zamku do właśnie tamtego miejsca. Ale zrobiłbym to tak ukryte, żeby nikt niespecjalnie, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że tam jest takie przejście. Więc wydaje mi się, że dobrze będzie, jak zrobimy, patrz. Tu przejdziemy. O, co tu w ogóle robi ta lampa? Przepraszam, nie chciałem ci zawalnąć bomby. Dobra, i patrz, i tu bym zrobił, czekaj, tu nic nie ma na tym. Rozwalamy to, idziemy tu i chodź, i tu! O kurczę, tu jest już taka dziura! Czekaj, zamuruję za nami, żeby ja nikt nas nie znalazł. Ja nie wziąłem ani kilofa, ani zbroi, ani nic. Co ty gadasz? Czekaj, a może mam coś. Patrz, masz kilofa. O, działa. Więc super, będziesz miał. I możemy zacząć... Ale... Tak, nie zniszczony. Bierz go normalnie. Diaksów, jesteśmy bogaci w diaksy. Dobra, wezmę sobie jeszcze pochodnie, żeby tutaj cokolwiek... Powiedz, że masz pochodnie. Chyba tak. O, tak, będę mógł mieć. Dobra. To tak, zaczynam kopać tutaj w tym miejscu. Czy masz drewno, czy nie? Mam drewno. To jedynie drewno chcesz? Potrzebuję. Dobra, już ci daję drewno. Już. Tutaj... a masz tyle. O, no i idealnie. No i idealnie, starczy nam na pochodnie, bo tutaj nic nie mamy. Na sam początek, póki jeszcze nie... O nie, woda tu jest! Nie dobrze. Spycha mnie, grobie pochodnie. Musimy się wkopać troszkę niżej, żeby po prostu nie było widać. Dobra, postawię tu na pochodnie, bo nie mam co z nią zrobić. Wkopię się niżej, żeby po prostu ta woda nas nie dosięgnęła. Odpalam sobie kordy. I dobra, ile to było? 957, minus 957. Więc jesteśmy w sumie blisko. Wkopiemy się tam i zrobimy... A czekaj, jeszcze bardzo ważna sprawa. Drabina. Jesteśmy w stanie zrobić drabinę też z tego, co mamy, nie? Tak, no. To zrób drabinę też, patrz, ja tu ci wyrzucam drewno. I zrób tę drabinę, ja będę kopał się dalej, żebyśmy mogli po prostu normalnie się tam wkopać. Aha, i zrób też tą, jak to się nazywało? Tą kładkę taką, co się tak obraca, żebyśmy mogli po prostu zrobić tam takie wejście, wiesz o co chodzi? Kładkę? Właśnie nie wiem. To takie zamknięcie, taki jakby właz. O, coś właz nazywało. Dasz mi pochodnie? Tak, już, czekaj. Okej, mam właz też.
Dobra. W sensie chodzi ci o, albo dobra, o stawiaj za mną pochodnie, żebyśmy po prostu mieli dobra. Ciągle światło, a żebyś się przydał też do czegoś. Zratowałem po prostu, tutaj bardzo dobrze pomogłeś mi z tym. Ale dobra, 957, jesteśmy już stary blisko, zaraz będziemy już tak na... Jak ty stawiasz to pochodnie, to ciągle myślę, że coś jest nade mną, że rozkopałem jakiś kocek. Albo lawa, no. Wow, przejechaliśmy już, 957 to jest, no gdzieś tutaj, dobra, lecimy, czekaj, tu zrobię tak. I tu w tą stronę i lecimy do góry. Jak profesjonalny włamim robisz. No nie, to jest taki profesjonalne włamywanie, nie to co ci włamywacze. Dobra, kopiesz dalej? Dobra, to ty kop dalej. Dobra, o kurczę, to się tak powoli robi, muszę tak wejść, o. Dobra. Dobra. O kurczę. Jesteśmy już? Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze, czekaj. Wchodzę tutaj do góry drabinką. O, nie! Patrz! Co? Ale idealne miejsce znaleźliśmy. Czekaj, co to trzeba? Czekaj, ja bym... Idealnie, dobra, tu mamy tą drabinę i daj tutaj... O właśnie, o to mi chodziło, idealnie. Teraz to jeszcze bym tak zamurował, żeby tu nikt tego po prostu nie mógł zauważyć. Tu są pochodnie też, więc ktoś sobie pomyśli, że po prostu tutaj już było zwiedzane, więc tu nie będzie zwiedzać i możemy teraz przez to przejść. Dobra. Co to jest za miejsce? Dobra, o! Czekaj. O! Patrz, co tu jest! Co to jest? Nie wiem. Endermanta był na dole! No widziałem. Co to było? No nie. Może a tu jest jakaś kopalnia, tu kopalnie mają. A, dobra, kopalnie. Dobra, to oni niczego się nie będą spodziewali, jeżeli tutaj zrobimy sobie wejście przez ich kopalnię. Masakra totalna. Dobra, i teraz tu do góry trzeba się jakoś w ten... Tu postaw drabiny na o, tej... O nie! Ten. Dobra, muszę nową zrobić. Nie masz już drabin? Dobra, już robię. Zrobię jej teraz pełno tych drabin. Dobra. Czekaj, ja wiesz co zrobię? Patrz, tu postaw drabiny na tym. Wyrzuciłem ci drabinę. Albo dobra. To nie, to drabiny... A, chyba, że to tak chcesz zrobić. Nie, dobra, tu przesuń się. Tu drabinę zrobimy. Dobra. Żebyśmy mieli wejść... Kurczę, nie mogę postawić drabiny. Co jest? O, dobra. O nie, słyszę tego cwaniaka. Dobra. Ej, jestem pod ich zamkiem. Stary, dobra. Co to jest? Enchant tu mają. Ej, to jest ich... Ja już byłem w tym miejscu. Patrz, to jest ich tajne wejście. Patrz. Co ty gadasz? Znaleźliśmy ich tajną bazę. Tak. Co jest grane? O kurde, ale mamy wejście do ich... Czekaj, nie mogę stąd wyjść. Dobra, wyszedłem. A mamy chyba najlepsze możliwe. Dobra, ej, włamaliśmy się. Wow, ej, to był ten... Mogliśmy sprawić, żeby im zbugował bloki jakieś. Dobra, ej, jesteśmy w ich zamku. Ale kozak. Dobra, czekajcie, sprawdzam skrzynkę. Jak tu będzie 64 złota, potrzebuję funduszy do stworzenia broni. Aha, to super. Średnio z tymi funduszami widzę u nich. Jakaś bieda tutaj piszczy. Dobra, tu jest chyba jakieś więzienie mają takie, na zamknięcie ludzi. Dobra, ej, no dobra, spoko. Wiesz, co bym zrobił? Patrz, zrobimy coś takiego, że tutaj wykopię bloka jednego. Albo nie będę im tego psuł w sumie. Dobra, nie, jednak nie, chciałem zrobić tam takie ucieczkę dla kogoś, jakby kogoś tu zamknęli ostatecznie kiedyś. Ale to i tak, myślę, że z takiego więzienia łatwo ktoś ucieknie. To nie te same lochy, co są u nas, nie? Pokój opętany. Co? Czemu pokój opętany? Jakie dziwne. Opętany ale pokój, to znowu strasznie. Zapiszę. Wow, no ale dobra. To wygląda strasznie, bo patrz, nawet pada tak deszcz na zewnątrz. Jeju, jakie no. Miejsce. Ale czekaj, deszcz pada... Gdzie on pada? Nie widzę deszczu. No przez... Słyszę go, a go nie widzę. Ale to masz wyłączony masz. Mam wyłączone? Czekaj, dobrze, to tak, może lepiej detale. Tak, i tu będziesz miał... Deszcz rain. Śnieg, faktycznie. Tak. O, dobra, mam włączone. Faktycznie, no, pada deszcz. Ja nie mogę, masakra. Ale strasznie, no taki, jeszcze jakby teraz pioruny były, to już w ogóle było. Nie, creepy straszne. To już w ogóle straszne. Nie, ale, dobra, co? Nie ma ich na zamku teraz, to dobrze, nie ma, bo jakby ma. Byli, to by było po mnie od razu, bo stary, ja nie mam żadnej zbroi nawet, nie? No, dobrze, że ich nie ma teraz. Nie, to było po mnie tak totalnie, 3 sekundy. W ogóle pokazać ci kolejną, chodź, pokażę ci fajną rzecz, zejdź na dobra, dół. Dobra, już schodzę. Jeżeli masz siekierkę, to już w ogóle. No mam siekierkę. To możesz mi dać na chwilę. Dobra. Zaraz ci oddam ją. A ja mam taką fajną, patrz. O kurczę, taki toporek, dobra. Taki topór, patrz. No. Chodź za mną. Zrobić? Patrz. Co to jest za miejsce? No i tajna baza kolejna. Co? Co to jest? Jaki? Tu magazyn mają jakiś. Ale puste tak. Skrzynki, ta? Tak, bo się ostatnio stąd wyprowadzili, bo ja znalazłem to miejsce. Aha, czekaj, ja patrz, mają tu jedno jajko i akurat to jedno jajko będzie szczęśliwe. Patrz, wypadnie z niego kura. Kurczę, no niestety. Ale pokażę ci, w jaki sposób znalazłem tą bazę. No. Tutaj wszedł lokar, a ja byłem skampiony w tym miejscu. Popatrz, tu gdzie jestem teraz. Mhm. Tu. O kurczę, i słyszałem, no ale się skampiłeś. Słyszałem drabinę i widziałem jego nick, że w tym miejscu się wyłania. Jak chcę poszedł stąd, to tu przybiegłem. Dobra, ale to lepiej zamurować, nie? No, to trzeba. Zamuruj to, bo ty masz ten blok. Dobra.
O, to i ci oddaję tą siekierę. Dobra, dobra. Genialna sprawa. Dobra, mamy pozwiedzane to. Czekaj, zwiedziliśmy już wszystko, bo wydaje mi się... Czekaj, tu jeszcze ten dziedziniec. Ej, tu mają skrzynki. Tu mają skrzynki. Czekaj, jakieś tabliczki są. Nie chcemy sojuszu, nie bawimy się w takie rzeczy, o kurcze. Ojeju. Dobra, dobra, w skrzynkach mają w sumie taką Stary, Black Gemma mają. Ale to jest chyba mało przydatne, mi się wydaje. Jest mało, ale wszystkie dżemy są takie w miarę jak... O kurczę, kopnąłem w kamerę niechcący, przepraszam. Znowu kopnąłem. No ważne, żeby na nas jakieś broni porąbane nie zrobili. Czekaj, muszę poprawić kamerę, bo coś zepsułem. Dobra, cięcie tu będzie. Dobra, jazda. Dobra, stary, ej, mają tu jajka, ja proponuję, żebyśmy... Czekaj, jeszcze coś mieli, czekaj, czy mi się wydawało, czy oni tu mieli jakiś znacznik. I mają znacznik jeden. Ej, dobra. Gdzie jest? Jest kowadło, o super! Patrz, nazwę, znacznik zrobię... Szczypson i Neon tu byli, dobra? Dobra. Tu... Byli... Dobra, mamy Szczypson i Neon tu byli. I teraz mamy te jajka, zrespimy jakąś kurę i ją nazwiemy, tak? Dobra. I wiem, i pójdźmy w sumie w jakąś ich tajną bazę właśnie. Może tu, gdzie wskazałeś to. I tam im to zostawimy. Dobra. Dobra, rzucam jajka. Nie proszę, niech się wykluje chociaż jedna. Dobra, jest! Dobra, wyrzuciłem wszystkie jajka, ale jest przynajmniej ta jedna kura. Zatrzymaj się. Dobra. Szczypson i Neon tu byli. Dobra, o kurczę, dobra. Ale mamy. Teraz będą wiedzieli, że tu byliśmy i się włamaliśmy im na zamek. O. Dobra, teraz już na pewno będą wiedzieć. Ale... Zrobię im takie coś jeszcze. To czekaj, to w ogóle rozwal ten pod tym. Tu? I będą już w ogóle... Taka... Super tajna baza, jeszcze tam pochodnie dał do środka, żeby się świeciło. Co za typ. Dobra, patrz, zrobimy jeszcze... Czekaj, to zenchantujemy na Hama coś u nich. Mamy enchant swój przecież. No wiem. Ale czekaj, znalazłbym jakąś... zrobiłbym jeszcze SN jakiś tutaj znak. A powiedz mi, czy ty widzisz tak, jak tu jest ta książka na enchancie, to ona się zawsze obraca w moją stronę. Ty widzisz, że ona się w moją stronę obraca? Tak, a jak ja stanę koło niej, to widzisz? No, ale super! Że ona nie wie za bardzo, na kogo się patrzeć. Ale no, to jest super, też mi się to podobało. To jest genialne. Ej, tu mają jakiś stron w ogóle, teraz tak patrzę. No wiem, co to jest? Totalnie nie wiem, o co chodzi. To książka? Może to jest dla Paliona, żeby... Może ta. I paj, mają siano jeszcze też. Ale tu ile złota, to jest cenne w sumie. To oni się tu stają. Burza jest, stary, powiedziałem wtedy, że jakby była burza, to co by było, jest teraz burza. Ciekawe, czy oni mają coś schowane w tym sianie. Mam pomysł, uciekajmy już może, bo tutaj może być zaraz nieciekawie, stary. Dobra. Jest burza, jest taka napięta atmosfera. Dobra. Wyjdźmy przed... O, czekaj, tu jest jakiś pokój, jeszcze tu nie byliśmy. Żebyśmy tutaj nie zostali. Stary, co to jest? Co ty znalazłeś? Bo jak miecze mają pochowane... Tu. Ty, ja cię nie widzę. Tu jestem, tu. Chodź. No. Tu jest pomieszczenie, patrz, mają miecze jakieś takie postawione. O nie, jaki creepy. Zbrojownia. Ja nie mogę, dobra, poprzestawiam. No tak. Poprzestawiam im to wszystko. Dobra, ja bym jeszcze zrobił, chodź, jedną rzecz i uciekamy stąd. Tylko muszę wyjść na jakiś mur, A tu mają mur, dobra. Albo nawet nie musimy wyjść na mur. Czekaj, robię coś takiego. S się robi tak. Za dużo dałem, tak? Czekaj, żebym nie zrobił dwa przypadkiem. S, to jest chyba S. No, zależy, z której strony się kto patrzy, nie? S. Dobra, to jest S i N. Żeby wiedzieli. Dobra. Kurczę, ja pilnuję, żeby tutaj nie wbił się ktoś. Bo zaraz będziemy mieli przerąbaną sytuację, jak tu wejdą. Dobra, ja już uciekamy. Czekaj, dobra. Jest tak? Dobra. Możemy uciekać, stary. Uciekamy, ale ucieknijmy tym samym wejściem, żeby nikt nie widział, że wylatujemy. Musimy uciec tym samym. Gdzie to było teraz? Gdzie to było? Wiem już gdzie. A już, dobra, też mi się przypomniało. Tutaj. Tu, nie? No. Dobra. Dobra, otwieram to. Teraz spitalamy. Tutaj na dół. O, moby, uważaj! O! Wybuch? Ale tragedia! Ja zabiłem go. Pokonałeś go, dobra. Dobra, chodź, czekaj, ja zamuruję tutaj z tą brykiem, żeby nie widzieli, tu, dobra, zamknąłem. Złazimy z powrotem, dobra. Dobra, udało się, stary. Akcja zakończona, włamaliśmy się na zamek i wracamy teraz z powrotem, dobra, udało mamy się. Mamy zrobiony, nawet podkop udało mamy się. Zrobiony, mam nadzieję, że go tak, nie tak, dokładnie, i będzie można go używać z czasem. Ale nawet jak go odkryją, to nie będą wiedzieli, jak w tym miejscu się poruszać. No tak, to prawda, bo tutaj oni nie wiedzą, gdzie się w tym momencie wykopali, jak tu będą nawet. No. Dobra, no udało nam się, jesteśmy kozakami największymi.
W sumie to nawet ja nie wiem, które. Dobra, tu trzeba. Czekaj, też się zgubiłem. Czekaj, bo. Nie wiem o co chodzi. O dobra, jestem chyba. Tylko tak się dziwnie dostaje. Trzeba się tak wkopać dziwnie. Dobra, mi się udało. Jestem już tutaj. Jak walą pioruny, stary, jak tu się jasno zrobiło przez chwilę. Masakra. Tu jest ta wielka armata. Miejsce tak, w którym dokładnie by się. A nie, jednak. Czekaj, bo tu widzę cię, że łazisz. A! Dobra, no tu chodź. O. A! To. Dobra, wyjdźmy sobie już tędy. No. Żeby być już na zewnątrz. Dajemy tak, żeby to zamurować. Tu jest zamurowane to wejście, dobra. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam oczywiście do Neona na jego kanały Neon Games i Neon Plus. Geno. I do mnie również na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam startujemy już od za niedługo, od tego tygodnia tak naprawdę. Więc widzimy się za niedługo i widzimy się codziennie tutaj o 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa!